poprzednim odcinku. Kręcą? Pani Rosa. Odtąd będziesz jadała wszystkie posiłki przy stole razem z nami. Jutro przeprowadzisz się do gościnnego pokoju. Chyba, że Oli inny. Dziękuję, ciociu. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia. Reżyseria. Gdzie? Co? Żyje. Wezwij pogotowie. Szybko. Co się stało? Jest ranny. Dzwoń po pogotowie. Poszukaj cioci Lucrecji. Otwórz oczy. Nie poddawaj się. Sebastianie, zrób coś. Daj też matkę. On bardzo krwawi. Musisz wytrzymać. Kto tam? Proszę otworzyć, stało się wielkie nieszczęście. O co chodzi? W kuchni. Celso wrócił. I co z tego? Na pewno czegoś zapomniał. Jest ranny. Umierający. Jestem pani winien wyjaśnienie. I czego mnie musisz wyjaśniać? Czuję, że muszę. Moje stosunki z rodzicami nie są najlepsze. Ojciec upiera się, że powinienem wrócić do Stanów. Cóż to ma do rzeczy? Nie przysyłają mi zbyt dużo pieniędzy. Czasami w ogóle zapominają. Rozumie pani? Muszę w jakiś sposób zarabiać na życie. Nie chcę stracić praktyki w szpitalu. Czemu nie wrócisz do Stanów? Kocham Fernandę i chcę się z nią ożenić. Jeśli wyjadę, stracę ją na zawsze. Twoja bajeczka nie jest zbyt przekonywająca. A jaka jest pani bajka? Nigdy tego nie robię. Ale dziś odkryłam, że Juan mnie zdradza. Z młodszą i ładniejszą ode mnie. Kiedy ich zobaczyłam,
Wiesz, że bardzo kocham Melisę i zrobiłbym wszystko, żeby mogła być szczęśliwa. Ale to nie znaczy, że masz dla niej zrezygnować z powołania. Pablo, eso es mucho más serio. José Antonio, lo sé. Tak, wiem. Lo sé. El problema es... Ale co mam zrobić? No sé qué hacer. Y si es... A jeśli znów spróbuję targnąć się na życie? Pablo, yo creo que Melisa... Myślę, że to ma już za sobą. Estoy con ella. Bo jestem z nią. Si la dejo, va a volver. Wiesz, co to znaczy czuć się winnym śmierci? Sentirte culpable. Drogiej ci osoby. Es algo que no se lo deseo a nadie. Pero no pasa... Przecież nic się nie stało, bo dzięki Bogu zdążyłem temu zapobiec. Antonio. Przysięgam ci. No sé qué hacer. Nie wiem, co robić. Te juro que por primera vez en mi vida no sé qué hacer. Celso. Celso, tienes... Wytrzymaj jeszcze. Zaraz przyjedzie lekarz. O Boże, co się stało? Jest ranny w brzuch. Bardzo krwawi. Stracił przytomność, ale żyje. Przynieś apteczkę. Żyje? Tak, choć tętno jest bardzo słabe. Pośpiesz się. To rana postrzałowa. Co tu się dzieje? Już jestem. Daj bandaże. Pogotowie już jedzie. Odzyskał przytomność? Trzymaj się, Celso. Świetnie tańczysz. Twoja uroda mnie inspiruje. Rozumiem panią. Dochowam tajemnicy. Jeśli pani zrobi to samo. Oczywiście. Jest pani bardzo atrakcyjną kobietą. Nie powinna pani czuć się gorszą od innych. Jeśli pani chce... Dlaczego to tak długo trwa? Zaczekaj na nich przy bramie. Liczy się każda sekunda. Wytrzymaj jeszcze trochę. Jak to się stało? Peter Farfan. Ten, który strzelał do Gerarda, on cię zranił? Nie. Policja. Jak do tego doszło? Nie męcz go. Pani. To pani. To pani. O co chodzi? Nie widzisz, że majaczy? Ona... Milagros, wezwij policję. Zwariowałeś? Po co? Jak to po co? Czy ty niczego nie rozumiesz? Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Nie gadaj bzdur. Pogotowie już tu jedzie. Ktoś do niego strzelał. Dzwoń na policję. Zobaczę, co z tą karetką. Pójdę już. Nie musi pani. Porozmawiajmy. To chyba nic drożnego. Proszę się napić. Dobrze pani zrobi. Związek pani męża z tą dziewczyną to coś poważnego? Czy tylko tak zwany... Skok w bok. Pracuję u niego.
Jest jego asystentką. La asistente de su consultorio, nada menos. No sé qué hacer. Nie wiem, co robić. No sé qué hacer. Jestem załamana. Estoy desesperada. Czuję, że moje małżeństwo się rozpada i nie wiem, jak temu zaradzić. Nada. Pacjentka pozwoli. Zobaczę, jakie części ciała należy udoskonalić. Proszę pokazać. Mięśnie brzucha. Chyba da się coś zrobić. Jasne. Wiesz co? Wstań i przejdź się po pokoju. Krokiem modelki? Właśnie. Jak modelka na pokazie. Otóż to. To do niczego nie prowadzi. Sam musisz podjąć decyzję. Łatwo ci mówić. Nigdy nie miałeś podobnych dylematów. Mylisz się. Moje kłopoty są znacznie poważniejsze od twoich, a jednak się nie poddaję. Czyżby? Co to za problemy? Nie lubię o tym mówić. Myślałem, że jestem twoim najlepszym przyjacielem. Nie masz do mnie zaufania? Zakochałem się w uroczej dziewczynie. To rzeczywiście tragedia. Nie śpij ze mnie. Są pewne okoliczności. Mężatka? Nie. Poza tym nie ma narzeczonego i również mnie kocha. Więc w czym problem? Jest nieuleczalnie chora? Wybiera się do zakon? Nie o to chodzi. Przeszłość sprawia, że jesteśmy wrogami. Nic z tego nie rozumiem. Skoro się kochacie, to jak możecie być wrogami? Na razie nie mogę ci nic więcej powiedzieć. Może kiedyś się dowiesz. Trudno. Dzięki, że zechciałeś mnie wysłuchać. Trochę mi ulżyło. Radzę ci, posłuchaj głosu serca. Ty też. Uspokój się, już dobrze. Jestem tchórzem. Przestraszyłeś się, to normalne. Normalne? Mam być lekarzem. Jesteś młody i wrażliwy. Znasz Celso od lat. Zobacz, jak ja się trzęsę. Do niczego się nie nadaje. To Milagros udzieliła pierwszej pomocy. Uspokój się, synu. Poczekaj z Palomą na przyjazd po Batavia. Ja porozmawiam z swoimi siostrami. Głowa do góry. Halo, José Antonio. José Antonio? Mówi Lucrecia. Wydarzyło się coś strasznego. Nie żyje? Żyje, ale jest w ciężkim stanie. Dlaczego przyszedł tutaj? Kuchnia na pewno jest pełna krwi. I co z tego? Nie ty będziesz sprzątać. I co teraz?
Zawiadomicie policję? Musimy, został postrzelony. Na pewno będzie śledztwo. Co to ma wspólnego z nami? Najpierw wujek Rafael, potem Gerardo, teraz Celso. Mówiłam, że ktoś chce nas wszystkich pozabijać. Zastanów się. Gdyby ktoś chciał nas zabić, nie strzelałby do Celsa. Mama wyrzuciła go z domu. Na pewno miała jakiś powód. Fernanda ma rację. To zwykły zbieg okoliczności. Nie denerwujcie się. Zobaczę, czy przyjechało już pogotowie. Ja idę się położyć. Nie zostawiaj mnie samej. Boję się. Nie chcę być sama. Umieram. Nie umrzesz. Wyjdziesz z tego. Spokojnie. Zaraz przyjedzie pogotowie. Nie boję się śmierci. Proszę tylko, żebyś mi nie przebaczyła. Już o tym zapomniałam. Nic nie mów. Muszę powiedzieć ci coś ważnego. Ostrzec cię. Przed czym? Peterem Farfanem i panią Lucrecją. Co? Celso, ¿qué pasa? Nie rozumiem, co ciocia ma wspólnego z Peterem Farfanem. Nie rozumiem, ale nic teraz nie mów. Oszczędzaj siły. Lucrecja. Tędy, szybko. Wykrwawi się. Gdzie noszę? Zaraz przyniosą. Kiedy stracił przytomność? Przed chwilą. Dziękuję, że zechciałeś mnie wysłuchać. Nie musieliśmy tylko rozmawiać. Przykro mi, ale nie nadaje się do tego. Proszę. Nie, dziękuję. Nalegam. Zabrałam ci sporo czasu. Popsułam cały wieczór. Poza tym masz dochować tajemnicy. To wspólna tajemnica. Nie musi mi pani za to płacić. Weź. Tak umówiłam się ze mną. Dziękuję. Pójdę już. Ja wyjdę pierwszy. Sprawdzę, czy nie ma tu kogoś znajomego. Jeśli nie wrócę za 5 minut, to znaczy, że droga wolna. Wejdźmy do środka. Tak, nie ma sensu tu stać. Chodźmy. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też. Nie sądziłem, że coś takiego może zdarzyć się w naszym domu. Co się stało? Co pan tu robi? Pani Lucrecia mnie wezwała. Wspomniała, że Celso jest ranny. Pogotowie zabrało go do szpitala. Ale co się stało? Przyszedł do domu i pani jest w bibliotece. Możemy się tylko za niego modlić. Mam nadzieję, że szczerze żałuje za swoje grzechy.
Naprawdę potrafisz mu wybaczyć po tym, co ci zrobił? Jak się dowiedziałeś? Lucrecia do mnie zadzwoniła. Co z Celsem? Wam nic się nie stało? Tylko trochę się przestraszyliśmy. Dowlógł się do domu. Cały zakrwawiony. Wyobrażam sobie, jak się czujecie. Mogę w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Idę się położyć. Jestem trochę zdenerwowany. Biedny Sebastian. Na pewno dobrze się czujesz? Tak. Wszystko w porządku. Idź do cioci. Na pewno już się niecierpliwi. Idę do moich komnat. Widzę, że jesteś w świetnym nastroju. Do jutra. Dobranoc. Juan Bermudez. Niezłą panienkę sobie poderwałeś. Dobry wieczór. Witam, inspektorze. Właśnie pogotowie zabrało Celsa. Powiadomili mnie przez radio. Chciałbym zadać kilka pytań. Oczywiście. Chodźmy do salonu. Zawiadam panią Lucrecję, że przyjechał inspektor Sarate. Już idę. Zabrali go? Tak. Umarł? Tato, uspokój tę histeryczkę. Pan wybaczy, inspektorze, muszę zająć się córkami. Coś nie tak? Ja... Nie wiem. Proszę się nie denerwować. Każdy szczegół może być bardzo ważny. Zanim to się stało, widziałam Celsa z Peterem Farfanem. Był tutaj, w domu. Mogłaby pani jaśniej się wyrażać? Wszystko w porządku? Chciałbym zadać jej kilka pytań. Na osobności. Oczywiście, dziękuję. Opowiedz nam po kolei wszystko, co widziałaś. To może oznaczać spore komplikacje. Jeśli Celso zacznie mówić, nic nie powie. Uspokój się. Jestem spokojny. Nie sądzę. Nigdy nie słyszałeś o Farfanie. Celso nie wiedział, że wykorzystałeś klucze Heralda, żeby dotrzeć do testamentu. Jesteś poza wszelkimi podejrzeniami. Ale jeśli Celso zacznie sypać pani, nie zacznie. Sądząc po jego stanie, długo nie pożyje. Proszę. Jest tu inspektor Sarate, czeka w salonie. Chcesz coś na uspokojenie? Wyglądasz okropnie. Tobie też by się przydało. Celso był dla mnie jak brat. Nie przesadzaj, po prostu od czasu do czasu z nim rozmawiałeś. Przyjaźniliśmy się. Gdybyś go widziała. Był cały we krwi. Wyglądał jak trup. Skąd ciekła krew? Po co przyszła tu policja? Będą nas wszystkich przesłuchiwać? Uwielbiam przesłuchania. Byłeś przy nim. Bardzo krwawił? Nie chcę o tym rozmawiać. Pytam z ciekawości.
To była rana od kuli? Mogłabyś zmienić temat? To do niego strzelał. To na pewno jakiś spisek przeciwko naszej rodzinie. Znowu to samo. To prawda. Zabójca krąży wokół domu. Pewnej nocy wedrze się do twojego pokoju. Przestań wygadywać bzdury. Chce mi się pić. Przynieść wam wody? Widzę, że na wszelki wypadek wezwała pani adwokata. Pan Wilson jest tu z innych powodów. Ale jeśli zajdzie taka potrzeba, chce mnie pan o coś oskarżyć? Nie. Mam kilka rutynowych pytań odnośnie pani szofera. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. To nieprzyjemna niespodzianka, a raczej tragedia. Wie pani coś o jego powiązaniach z Farfanem? Absolutnie nic. A pan, panie Wilson? Oczywiście, że nie. Wiedziałam, że tak to się skończy. Czemu tak mówisz? Od czasu, kiedy się tu pojawiłaś, spadają na nas same nieszczęścia. Nie pleć bzdur. Gdzie Paloma? Rozmawia z policjantami. Sądząc po tym, jak rozmawiali, ma im sporo do powiedzenia. Ma pan jakieś życzenie? Moje siostry proszą o wodę. Jak się czujesz? Jak wierna żona, oczekująca na męża. Wiesz, kogo zaprosiłem na zebranie? Moją nową asystentkę. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Nie sądziłem, że cię to zainteresuje. Dowiedziałem się, że są jej urodziny i upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu. Rozumiem, że była zachwycona. Z pewnością kupiłeś jej prezent. Tak. Jakąś błyskotkę. Bardzo jej się podobała. Została do końca zebrania? Nie. Wyszła wcześniej. To porządna dziewczyna. Powinniście się zaprzyjaźnić. O co ci chodzi? Jesteś zazdrosna o jakieś dziewczę, które nie potrafi zliczyć do czterech? Kochanie, taka kobieta jak ty... Przestań. Boli mnie głowa. Doszło do strzelania. Farfan zginął na miejscu. Jego wspólnik zdołał uciec, a więc tamten nie żyje. Podejrzewam, że to Celso był jego wspólnikiem. Proszę wybaczyć, ale pańskie podejrzenia są bezpodstawne. Jednak pani małżonek twierdzi, że Celso wspominał coś o Farfanie. Tak, powiedział, że majaczył. Nie słyszałam, żeby wymieniał jakiekolwiek nazwisko. Mój mąż ma bujną wyobraźnię. Jednak jego rysopis odpowiada zeznaniom świadków. Wygląda na to, że Celso i Farfan działali razem. Pozwalam sobie przypomnieć, że ostatni numer, pod który Farfan zadzwonił z komórki, to telefon pani kierowcy. Proszę wybaczyć mój sceptycyzm, ale to tylko poszlaki. Mam rację, José Antonio? Jak najbardziej. To tylko przypuszczenia. Niezupełnie, panie Wilson. Mamy świadka. Kogoś, kto widział Celso i Farfana razem. I to w tym domu. To prawda, proszę pani. Widziałam ich. No i kiedy pan inspektor zapytał, wszystko mu powiedziałam. Dlaczego ja o tym nie wiedziałam?
Widzisz niebezpiecznego przestępcę w moim domu i nic mi nie mówisz? Lucrecio, uspokój się. Jak mam spokojnie patrzeć na podobne zaniedbania? Nie wiedziałam, kim on jest. Myślałam, że to kolega Celsa. Dopiero kiedy zobaczyłam jego zdjęcie w gazecie... Powinnaś była mi o tym powiedzieć. Niepotrzebnie się pani unosi. Paloma mi o wszystkim powiedziała. Niewątpliwie pani szofer i Farfan działali wspólnie. A ja tak mu ufałam. Co za drań. To jasne, że tworzyli jakąś szajkę złodziei. Z pewnością planowali nas okraść. No i mieszkanie Herarda. Dlatego na niego napadli. To straszne. Banda opryszków działająca pod moim dachem. Szukająca ofiar wśród moich przyjaciół. Możesz odejść. Później o tym porozmawiamy. Przepraszam. Halo. Tak, to ja. Powiedział coś? Chodzi o Celsa? Przyznał się? Rozumiem. To prawda, że przesłuchiwała cię policja? Tak. Pani Lucrecia ma o to pretensje. Co im powiedziałaś? Ty coś wiesz. Powiedziałam inspektorowi, że widziałam Farfana w pokoju Celsa. To ten morderca, którego szuka policja? Farfan z Celsem? W tym domu? Mówiłam, żebyś o tym nikomu nie wspominała. Nie mogłam tego zataić. Widziałaś, w jakim stanie był Celso. Pani Lucrecia nie daruje ci tego. Zobaczysz. Dlaczego? Co mamy może obchodzić znajomość Celsa z Farfanem? Skoro widziałyście go tu wcześniej, powinniście było od razu powiedzieć. Dobrze wiesz, że twoja mama nie lubi skandali. Dlatego kazałam Palomie trzymać język za zębami. W takie sprawy lepiej się nie mieszać. Paloma słusznie postąpiła. Nie można ukrywać takich rzeczy. A niby kiedy widziałaś tu tego Farfana? Co cię to obchodzi? Rozumiem. W porządku, na razie. Co z Celsem? Powiedział coś? Celso zmarł. Nie żyje. Nie była pani zbyt przywiązana do swojego szofera. Jestem oburzona, że używał mojego domu jako kryjówki dla swoich bandyckich wypadów. To tylko przypuszczenie. Musimy jeszcze wiele wyjaśnić. Jak? Celso i Farfan nie żyją. Będzie pan musiał zamknąć tę sprawę. Nie będę zabierał państwu więcej czasu. Odprowadzę pana. A nie mówiłam? To nie jest dobre miejsce na rozmowę. Przejdźmy do biblioteki. W takich sytuacjach należy zachować zimną krew. Jeden fałszywy krok i można wpaść w najgłupszy sposób. Dobry wieczór, morderczynio. Coś się stało?
Nie. Es una estúpida broma. Jakiś głupi żart. Takie telefony wyprowadzają mnie z równowagi. Już późno, możesz odejść. Dobrze, proszę pani. Dobranoc. To dopiero początek. Od dziś nie zaznasz chwili spokoju. Mogę wejść? Proszę. Widzę, że jesteś w świetnym nastroju. Od dawna tak dobrze się nie czułam. Poznałaś jakiegoś faceta? No wiesz? Co też ci przyszło do głowy? Czuję, że moje życie nabiera sensu. Nie wiedziałam, że lubisz ten kraj. Ja też. Powinnyśmy poszukać jakiegoś mieszkania. Nie czuję się zbyt dobrze w hotelu. A skoro tak ci na tym zależy, poszukaj czegoś. Ja mam inne sprawy na głowie. Czekam na José Antonio. Przyjdzie tu? Musimy porozmawiać o interesach. W takim razie nie przeszkadzam. Zostawić ci gazetę? Dziękuję. Nie ma za co. Dramat w rezydencji de la Torre. Celso López, kierowca państwa de la Torre, zmarł wczoraj w nocy w drodze do szpitala na skutek rany postrzałowej. Śledztwo utrzymywane jest w ścisłej tajemnicy, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że policja nie wyklucza możliwości, że Celso López był zamieszany w sprawie śmierci Rafaela de la Torre oraz zamach na jego nieślubną córkę Milagros Vargas i mecenasa Gerarda Bejido. Milagros Vargas. Nieślubna córka Rafaela de la Torre. Natychmiast wezwano pogotowie oraz zawiadomiono policję, która poszukiwała Lópeza jako domniemanego wspólnika Petera Farfana. Więc Celso... To wszystko jest bardzo dziwne. Dlaczego mieszają do tego Milagros i mnie? W jaki sposób ta informacja przedostała się do prasy? Przysięgam, że nie miałem takiego zamiaru. Zadzwonił znajomy dziennikarz. Mam wobec niego pewne zobowiązania, więc trochę mu powiedziałem, ale żadnych poufnych informacji. Jak zadzwoni szef, sam mu to wytłumaczysz. Błagam o wyrozumiałość. Każdy może palnąć jakąś gafę. Nie w moim zespole. Co ci strzeliło do łba? Przekupili cię? Szefie, mogę mieć długi język, ale nikt mnie nie kupi. Może mnie pan wylać z roboty, ale proszę mnie nie obrażać. W porządku. Postaram się to jakoś załatwić. Zostaw mnie samego. I żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Dzięki, szefie. Halo? Tak, panie komendancie? Z pewnością czytał pan już gazetę. Tak. Małe zagranie taktyczne z mojej strony. Co ty na to? A jak myślisz? Nasze nazwiska w kronice policyjnej. Jakbyśmy byli przestępcami. To sprawka tego Sarate. Nie ma innego wytłumaczenia. Boję się. Pani Lucrecia była bardzo niezadowolona. Miałam wrażenie, że osłania Farfana.
te lo dije. Mówiłam ci, lepiej się nie mieszać do takich spraw. Co teraz będzie? Wyrzuci nas? Z panią nigdy nie wiadomo. Na razie czekam, aż zapyta, od kogo don Gerardo dowiedział się o wyrzuceniu z domu Milagros. Dzień dobry. Pani Lucrecia już wstała? Chyba nie. Melissa nie zje z nami śniadania? Wyszła wcześniej rano. Chcę znaleźć jakieś mieszkanie. No veía la hora de contarte mi pequeña venganza de anoche. Wiesz, co wczoraj zrobiłam? Zadzwoniłam do Lucrecji. Powiedziałam tylko... Dobry wieczór, morderczynio. I odłożyłam słuchawkę. To ty dzwoniłaś. Byłem u niej, kiedy odebrała telefon. Była tak wściekła, że nie potrafiła tego ukryć. Serio? A coś ty robił o tej porze u Lucrecji? Wezwała mnie w związku ze śmiercią jej kierowcy. Został postrzelony przez policję. W jej domu? Nie, na przedmieściach Limy. Jakimś cudem udało mu się dotrzeć do domu. Lucrecia była strasznie zdenerwowana. Bała się, że szofer ją wsypie. Dlatego mnie wezwała. Nie za bardzo rozumiem. Szofer był jej wspólnikiem? Raczej pośrednikiem w kontaktach z facetami od brudnej roboty. Więc mój telefon to strzał w dziesiątkę. Padła w histerię. Ale mimo to nie uważam, że powinnaś do niej wydzwaniać. Może zacząć podejrzewać. Nigdy się nie domyśli. Dla niej ja nie żyję. Poczułam się taka szczęśliwa. Opowiadaj. Na pewno wszyscy są bardzo przejęci śmiercią tego kierowcy. Tak. Pracował u nich przez wiele lat. Benjamin, Lucrecia, Lucia, Fernanda, Sebastian. Wszyscy są poruszeni. Jedni mniej, inni bardziej. A Milagros Vargas, jak zareagowała? Przestań udawać. Wiem, że Rafael de la Torre miał nieślubną córkę, która mieszka teraz u Lucrecji. Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Ja... Dlaczego ukrywałeś przede mną istnienie tej dziewczyny? Był to film z serii Cud z miłości. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Danuta Kędziorska, czytał Janusz Kozioł. Wyrzućcie! Nie kupuj włoskiego makaronu!